Witam wszystkich, tu Hikomikos, przygotowałem dla was kilka informacji na temat rajdów i EX. Ale najpierw Hiko Challenge. Napiszcie w komentarzu, ile punktów doświadczenia udało wam się zebrać. A teraz ciekawostka odnośnie rajdów i EX-owych. Tak jest, można do niej dostać zaproszenie, a nowym Pokemonem, który będzie na nich występował jest... Tadam! Deoxys! Ten Pokémon pojawi się już niedługo, ponieważ dostaliśmy takie powiadomienie na urządzeniach za iOS-em. Użytkownicy iPhone'ów dostali powiadomienia, żeby przygotować się właśnie na tego legendarnego Pokémona. Ale najpierw jeszcze pokażę wam tutaj, jakie formy właśnie tego Pokémona będą występować. Mamy formę ataku, formę normalną, formę szybkości i formę obrony. Forma ataku będzie miała 2244 CP maksymalnie. Deoxys Defense będzie miał maksymalnie 1978. Deoxys Speed będzie miał 2505, a Deoxys w formie normalnej będzie miał maksymalnie 2749 CP. Do tego właśnie takie małe przypomnienie. Mewtwo będzie miał moveset Legacy, czyli jeśli złapaliście do tej pory już jakiegoś Mewtwo podczas rajdów EX, to warto zmienić jego moveset na Shadow Ball lub Hyper Beam, ponieważ właśnie 20 września Mewtwo wchodzi na normalne rajdy, dlatego będzie znał nowe ataki. Jest tutaj kilka przypuszczeń, że może znać jakieś nowe ataki, których na przykład teraz nie zna, a będzie jakiś to ekskluzywny atak. Na pewno te dwa już nie będą dostępne, dlatego warto do tego czasu, do 20 września, zmienić sobie i zachować ten moveset. To chyba wszystko, jeśli chodzi o te rajdy. Jeszcze odnośnie rajd pasów jest taka mała informacja. Będzie można przekazywać zaproszenie EX. Będzie można zaprosić dodatkową osobę po prostu na rajd. Jeśli dostaniesz zaproszenie, będziesz mógł zaprosić swojego znajomego dodatkowo na ten rajd. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, dlatego że niektórzy gracze starają się robić te rajdy EX, albo dostaną rajd i na przykład nie mogą pójść, a chcieliby, żeby na przykład jego kolega poszedł, albo chce się pójść razem ze znajomym. Myślę, że to rozwiązanie bardzo fajnie, że Niantic i The Pokémon Company wprowadzili, bo będzie można zdobyć więcej właśnie Pokémonów z rajdów EX. To wszystko na dziś. Napiszcie koniecznie w komentarzach, ile punktów zdobyliście wykonując Hiko Challenge. A my widzimy się już w kolejnych filmikach, dlatego zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i to tyle. Do zobaczenia, na razie, cześć!